Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Trzeci dzień turnieju Belaka 2015. Witamy Państwa serdecznie z kortu centralnego. Przy mikrofonie Wojciech Wiśniewski. Zapraszamy na 4 singlowe mecze na korcie centralnym, a więc w kolejności od razu może powiedzmy, jak wygląda dzisiaj nasz plan transmisji o godzinie 11. Te, które panie już, które się rozgrzewają na korcie, to Serbka Doroteja Erić kontra Dijajew Timowa. Ten mecz za chwilę na żywo na naszej antenie. Później w kolejności 3 mecze z udziałem naszych reprezentantek. Najpierw Zuzanna Maciejewska grać będzie z numerem 4 Teresą Martincową. Później nie przed godziną 14 Giulia Gatto Monticone zmierzy się z Magdaleną Frech i na zakończenie dnia nie wcześniej niż o godzinie 16.30 Melanie Klafner kontra turniejowa dwójka Katarzyna Pitera, więc zapowiadać naprawdę ciekawy, interesujący dzień. Myślę, że podobny do tego, który mieliśmy wczoraj. 2 krótsze mecze, ale bardzo ciekawe, i później 2 mecze 3-setowe w tej sesji popołudniowej. Naprawdę dużo tenisa wczoraj na naszej antenie, no myślę, że dzisiaj będzie podobnie. Do rozegrania dzisiaj pozostaje 11 spotkań na 3 kortach. Tak jak wspomniałem, 4 singlowe na korcie centralnym, a także 2 mecze na korcie numer 1, jeżeli chodzi o grę pojedynczą, oraz 3 deble, oraz 2 mecze drugiej rundy na korcie numer 3. Tam taki mały gruziński dzień się zapowiada, bo w kolejności Gorgodze i później Szapatawa grać będą na korcie numer 3. My oczywiście będziemy mówić o wynikach z innych kortów, ale oczywiście transmitować będziemy mecze z kortu centralnego. Rozpoczynamy, jak już mówiłem, od meczu Dorotei Erić z Dijajew Timową. To, co ciekawe, zawodniczki, które już są w półfinale gry podwójne, one grają w jednej parze. Wydawało się, że dzisiaj będą miały 2 mecze do rozegrania w ciągu tego dnia, no ale wycofały się z turnieju deblowego Słowaczki Vivian Juhaszowa i Krystyna Szmidlowa, no i niejako bez gry awansowały do tego półfinału gry podwójnej Serbka i Bułgarka. Jest pewnością jutro będą walczyły o miejsce w finale gry deblowej, no a dzisiaj powalczą o miejsce w ćwierćfinale gry pojedynczej, więc jedna z tych dwóch pań jutro dwukrotnie będzie rywalizowała na korcie. Może krótkie sylwetki tych zawodniczek. Doroteja Erić, 23-letnia zawodniczka serbska, obecnie notowana na miejscu 381, urodzona w Wilanowcu, mieszka obecnie w Belgradzie. Nieco bardziej doświadczona jest bułgarska zawodniczka. 30 kwietnia tego roku skończyła 28 lat. 398 miejsce w rankingu WTA Tour, a więc 17 lokat tylko dzieli te zawodniczka, więc to zwiastuje, jak wyrównane możemy mieć to spotkanie. Urodzona w Sofii, mieszkająca obecnie w Haskowie, oczywiście w Bułgarii. Wcześniej te zawodniczki spotkały się jeden raz, było to 4 lata temu. Czarnogórskiej Podgoricy. Dijajew Timowa wygrała bardzo łatwo 6-1, 6-0, no ale trzeba zaznaczyć, że wtedy Doroteja Erić na początku swojej tenisowej kariery miała 19 lat, więc była to bardzo młoda zawodniczka, stawiała pierwsze kroki na zawodowych kortach, a więc trzeba też wziąć pod uwagę ten fakt. Teraz już te zawodniczki, 23-letnia i 28-letnia Bułgarka, mają troszkę gry więcej za sobą, a więc spodziewamy się naprawdę ciekawego, emocjonującego meczu. My te panie już oglądaliśmy w pierwszym dniu podczas gry deblowej na korcie centralnym, kiedy to spotykały się z młodymi polskimi nastolatkami Julią Oczachowską i Dorotą Szczygielską. No, nie zachwyciły nas, szczerze powiedziawszy, podczas tej gry deblowej. Co prawda wygrały, no ale rywalki były naprawdę słabe i dopiero początkujące na zawodowych kortach, i gdyby trafiły, myślę, mocniejsze rywalki, to miałyby duże kłopoty. Zobaczymy, jak będą prezentowały się w grze pojedynczej, jak wygląda droga do tej drugiej rundy. Doroteja Erić wczoraj rywalizowała z Czeszką Barbarą Sztefkową, to zawodniczka, która była rozstawiona z numerem 1, ale oczywiście w turnieju kwalifikacyjnym
Erić wygrała dosyć łatwo 6-2, 6-3, chociaż początek tego meczu nie zwiastował tak łatwego meczu dla Serbki. Kilka gemów, dwa konkretnie dla Czeszki, później jednak spokojna gra Serbki, pewne zwycięstwo. Dziejew Timowa pokonała Nastię Kolar, a więc najwyżej zastawiona zawodniczka, która odpadła z turnieju, to właśnie turniejowa trójka ze Słowenii, która nie dała rady Bułgarce Jeftimowej, przegrywając 5-7, 1-6. Lepsza z tej pary, która będziemy oglądać w ćwierćfinale, trafi na lepszą z pary Sofia Szapatawa z Gruzji oraz Rebeka Sramkowa. Ten mecz jako drugi na korcie numer 1, a także tam wcześniej Jekaterina Gorgodze zmierzy się z Rumunką Ireną Marią Bardą. Ten mecz także o 11, a na korcie numer 1 wyszły już dwie Czeszki, Teresa Malikowa oraz Katarzyna Wankowa, rozstawiona z numerem 5. Tak pokrótce wygląda plan na ten początek czwartku na kortach startu Wisły. Zawodniczki na korcie centralnym już po rozgrzewce, już będą za chwilę rozpoczynały to, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Wczoraj naprawdę rozgrzały nas te popołudniowe mecze, kiedy to rywalizowała turniejowa jedynka Krystyna Kucowa i Katarzyna Peter, turniejowa dwójka. Wydawało się, że Kucowa już jest poza turniejem w starciu z Sofią Kwacabają z Gruzji, no ale ostatecznie Słowaczka poradziła sobie w trzecim secie, wygrywając 6-4. To podobna trudna sytuacja Katarzyny Peter, choć wydawało się po pierwszym secie wygrane łatwo z Filipinką Kataryną Lennert, że bardzo prosta droga czeka Polkę do drugiej rundy, no ale w drugiej partii zawodniczka filipińska, na co dzień mieszkająca w Niemczech, grała dużo, dużo lepiej. Polka obniżyła loty, no i było niebezpiecznie. 5-3 nawet prowadziła w trzecim secie Katarzyna Lennert, ale 4 kolejne gemy. Większe doświadczenie Katarzyny Peter wzięło górę, no i mamy naszą największą nadzieję na wysokie zajście w tym turnieju w drugiej rundzie. No i dzisiaj zmierzy się także na zakończenie dnia z Austriaczką Melanie Klafner. Ten mecz nie wcześniej niż o 16.30 tutaj na korcie centralnym, a także na naszej antenie. Rozpoczynamy już pomału to pierwsze spotkanie. Lija Jeftimowa, Bułgaria, ona będzie serwowała, znaczy naprzeciwko niej Doroteja Erić z Serbii. Początek tego meczu, pierwsza serwisowa od razu przy pierwszym serwisie. Szczególnie nie imponowała nam serwisem Bułgarka w grze deblowej. Lepiej radziła sobie pod tym względem Serbka, no ale tutaj na początek dobrze usytuowana piłka i as serwisowy. Dłuższa wymiana w tym meczu. Wróciła Serbka poza linię końcową i 30-0, drugi punkt z rzędu dla Bułgarki. Serwisowy w pierwszym punkcie tego meczu. Teraz do tego dokłada niewymuszony podwójny błąd serwisowy. Mamy 30-15. Zahaczyła o siatkę, powtórka pierwszego serwisu. Out.
45. Kolejny prosty błąd, wykonany serbki backhand. Forehand grany po krosie, wyrzucony minimalnie na ken, jednak piłka dosyć wyraźnie poza placem gry. 40-15, szansa na otwarcie swojego konta po stronie zysków i jeftimowej z Bułgarii. Bardzo długa wymiana zakończona, szczęśliwie po taśmie ta piłka spadła minimalnie po stronie Bułgarii, no i punkt dla Doroty Jelić, oczywiście przeprosiła za to zagranie, no ale pierwsza dłuższa wymiana grała dosyć szybko, no i punkt zdobyła Doroteja Jelić. Trafia Jeftimowa, no i prowadzenie 1-0 w 6 punktach, ten pierwszy gem wygrany przez podającą Bułgarkę. Czas teraz na gemo serwisowego Eli, zobaczymy jak ona będzie spisywała się przy własnym podaniu. Czyli najlepiej rozpoczęła mecz z Barborą Stewkową, później jak opanowała sytuację, no i już nie miała kłopotu z kolejnymi wygrywanymi gemami z czeską kwalifikantką. Jeftimowa jest siódmą zawodniczką, jeżeli chodzi o ranking reprezentującą Bułgarię, najwyżej na 44 miejscu Cvetana Pironkova. Jeżeli chodzi o Bułgarki, to jeszcze Cecilia Tomczewa w pierwszej setce. Natomiast jeżeli chodzi o Serbkę, to Doroteja Jelić jest 10. rankietą swojego kraju, oczywiście numerem 1 w tym kraju. Anna Iwanowicz, poza tym jeszcze Lirena Jankowicz, Bojana Jovanovski, Aleksandra Krunic w pierwszej setce, więc 4 zawodniczki z tego kraju notowane w top w pierwszej setce rankingu WTA Tour. Pierwszy punkt przy własnym podaniu na koncie Serbki, 15-0. Prosty błąd Eli, tak spojrzała troszkę, nie bo jak to słońce pada na kort, troszkę może utrudniło jej teraz to odbicie po 15. Tutaj uderzyła i Jeftimowa nie grała z całej siły, no ale to wystarczyło do zdobycia punktu. Dobrze splasowana piłka tuż pod końcową linię jest punkt dla Bułgarki, 30-15, więc drobne kłopoty przy pierwszym swoim gemie serwisowym Serbki. Pierwsze big pointy w tym meczu.
Dwie pierwsze szanse będzie miała Gajew Timowa. Dużo na początku błędów ze strony Serbki piłka. Nieco jej na razie na rakiecie, mówiąc kolokwialnie, nie siedzi. Dużo niewymuszonych błędów, dużo sporych autów. No i 15-40 pierwsze szanse w Timowej na przełamanie rywalki. Na Jeftimowa jest bardzo precyzyjna, tuż pod końcową linię, ten forehand, później dojście do siatki już w zasadzie było tylko formalnością, forehand uderzony, także blisko końcowej linii, 2-0, przełamaniem prowadzi Bułgarka urodzona w Sofii. Rozpoczęły się także oczywiście mecze na pozostałych kortach. Irina Mariam Bara prowadzi 2-1 z Jekaterinem Gorgodze, na razie remis po 1 w czeskim meczu Malikowej z Wankową. Odbicia Serbka z kłopotów, kolejne punkty lądują na koncie Bułgarki, tak patrzę w statystyki, no już teraz 9 punkt na jej koncie, a zaledwie 3 po stronie Serbki. Podwójny błąd serwisowy Bułgarki, a więc tak patrząc na te punkty, to 4 zdobyła Serbka, z czego 2 zostały podarowane przez rywalkę przy podwójnym błędzie serwisowym, a więc na razie zdecydowana dominacja Bułgarki na korcie centralnym. Jeftimowej nie zdążyła do tej piłki się dobrze ustawić, była spóźniona, no i w konsekwencji piłka nie miała prawa znaleźć się w placu gry. 15-30, a więc żeby Elit od razu miała wrócić do gry z powrotnym przełamaniem. Teraz jednak pogoniła nieco swoją przeciwniczkę po korcie Bułgarka i od razu efekt widoczny, spóźniona do kolejnego odbicia Eric po 30. Wymiana zdecydowana dominacja na korcie Bułgarki, ona jest bardziej regularna, bardziej precyzyjna, no i kolejny błąd po stronie Serbki, mamy 40-30, piłka na 3-0 dla Bułgarki. Solidna teraz wymiana, szkoda tego zagrania z forehandu Bułgarki, i naprawdę solidnie panie popracował przy tej wymianie, ponieważ miała otwarty kort Bułgarka, jednak dosyć trudna ta piłka do skontrowania trafienia w kort i mamy równowagę.
mówiła, zdecydowanie przejmuje inicjatywę, gdy tylko krótszą piłkę dostanie z drugiej strony siatki Bułgarka, no i to w większości przypadków przynosi jej punkty. I teraz kolejna szansa na wyjście, na prowadzenie 3-0. DFT mamy za to rozegranie tej piłki i prowadzenie 3-0 w pierwszym secie. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana. Wracamy na kort centralny. Dominacja Bułgarki na początku meczu z Serbką Merić. 3-0 prowadzenie DFT. Mowej statystyki na naszych ekranach. 13-6 punktów zdobywanych przez Bułgarkę, jedno przełamanie. Na razie dwa podwójne błędy. DIF teamowy, jeden as. Czyste konto, zarówno jeżeli chodzi o as i podwójne błędy po stronie Serbki. Spójrzmy także na inne korty. Rumunka Irina Maria Bara prowadzi z Jekateriną Gorgodzę 3-2. Natomiast w czeskim starciu Wankowej z Malikową 2-1 dla tej wyżej notowanej, a więc Wankowa prowadzi 2-1. Prosty błąd, Dertejeric, rzucona piłka, daleko wał, 0-15, no musi teraz skupić na tym swoim serwisie Dertejeric, bo w innym przypadku może być naprawdę już ciężko odwrócenia losów rywalizacji w tym secie, gdyby po raz drugi dała się Serbka przemamić. W końcu przejęła inicjatywę Serbka, natoczyła się w tej wymianie pod jej dyktando, musiała nieco więcej pobiegać Bułgarka, no i te uderzenia jej już nie były tak soczyste, precyzyjne, grane pod linię końcową. W końcu zmusiła rywalkę do błędu i po 15. Za akcję przy siatce, zwłaszcza to moment, który wcześniejszy, a więc uderzenie, które doprowadziło do ataku przy siatce przez Bułgarkę i 15-30, a więc znowu szykują się kolejne kłopoty przy podaniu Serbki. Ale jednak piłka poza linią końcową oznaczyła teraz ślad Bułgarka. No i piłka na 4-0 dla IF teamowej.
duża przewaga na razie Bułgarki, zarówno jeżeli chodzi o wynika, także o punkty, które są zdobywane dwukrotnie więcej ich zdobyła Jeftimowa, na to nie może dziwić. Jeden gem gramy na przewagi, pozostałe bardzo łatwo wygrywane przez reprezentantkę Bułgarii. Skutecznie obronia tego breakpointa po ładnej wymianie Serbka, uderzenie backhandem po linii bez szans, bo Jeftimowa, ale to wcześniejsze bardzo dobre rozrzucenie rywalki po korcie sprawiło, że nie było szans już na dojście Bułgarki do tej piłki. Pierwszy breakpoint obroniony, będzie jeszcze druga, kolejna szansa dla Dii Jeftimowej. Brawo, teraz Dorota Jelit popracowała przy tej wymianie. Bardzo ważna ta wymiana, równowaga. Obroniła drugiego breakpointa, no ale widać, że Serbka w miarę upływu czasu coraz lepiej czuje piłkę, czuje ten kort, chociaż już raz na nim grała, więc jest dobrze zapoznana z tą nawierzchnią, z tym kortem. No ale ten początek meczu nie najlepszy, a teraz widać, że w kolejnych wymianach radzi sobie coraz lepiej. Pierwszy podwójny błąd serwisowy w meczu Erić. Kolejna, trzecia w tym gemie, już szansa na przełamanie dla Bułgarki. 4-2 już prowadzi Rumunka Barra z Gruzinką Gorgodze. Ale to szybko tam toczą się wydarzenia na tym korcie. 3-2 Wankowa prowadzi z Malikową na korcie numer 3. Biegała w tym gemie Dia Jeftimowa, na to się opłaciło, stojąc w zasadzie w miejscu. Dorota Jelić posyłała kolejne piłki, to do forehandu, do backhandu rywalki, no ale w końcu po jednym z takich zagrań się pomyliła, no i mamy drugie w meczu przełamanie. 4-0 prowadzi Dia Jeftimowa, więc po 23 minutach tego spotkania bardzo komfortowa sytuacja jest Bułgarka w pierwszej partii tego spotkania. Dwa przełamania, no i teraz kolejny swój serwis, szansa na wyjście na 5-0 w tym meczu, 18-9 w punktach wygranych, dwa breakpointy na koncie, oczywiście jak wcześniej wspomniałem, Bułgarki. A teraz także doskonale zamknęła drogę piłce przy siatce, wolej zagrany w drugą część kortu, dobra gra Bułgarki, 15-0, ale dużo lepiej. Gra Bułgarka, miała Serbka takich kilka piłek w poprzednim gemie, gdzie naprawdę wydawało się, że już będzie zdobywała te gemy, otworzy swoje konto gemów, no ale na razie nie pozwala na to Bułgarka, bo gra naprawdę bardzo dobrze. Teraz pochwaliłem grę Bułgarki, no to oczywiście musiała popełnić podwójny błąd serwisowy, trzeci w meczu, taki największy chyba na razie
mankament w grze tej zawodniczki. Podwójne błędy w każdym z gemów solidarnie po jednym takim zagraniu i się przytrafia po 15. Prosty błąd z kolei Serbki, tych bardzo dużo w tym meczu, może w ostatnim czasie nieco mniej, a na początku bardzo, bardzo dużo tych błędów popełniała Serbka, no i teraz niestety wróciła do tej swojej słabszej gry. Także ten forehand wrzucony daleko poza linię boczną końcową kortu, 40-15, no i już za chwilę może być 5-0 dla DIF Timo. A teraz zaskoczyła Serbka swoją rywalkę. Z rytmu zagrany dropshot rzadko zdarza się na światowych kortach. Teraz taki mieliśmy takim zagraniem do czynienia. 40-30, brawo. Jedno z ciekawszych zagrań w tym meczu na razie serbskiej zawodniczki. Dobrym zagraniem teraz kompletny forehand nie zafunkcjonował i mamy piąty game dla DIF Timo. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Wracamy na kort centralny, 5-0, prowadzenie w teamowi, widzimy na naszych ekranach statystyki 22 do 11, więc podwójna ilość, dwa razy więcej punktów zdobyła w teamowa niż jej rywalka, dwukrotnie już przełamała serwis Serbki, która teraz za chwilę będzie podawała, no i to jest ostatnia szansa na chociażby honorowego gema w tej partii. Na innych kortach Rumunka Bara prowadzi z Gorgodzy 4-3. Podobny wynik meczu Wankowej z Malikow. Drugi dropshot w wykonaniu Serbki, drugi skuteczny. No może to jest jakiś sposób na DIF Timową, ale musi on być tak dobrze rozegrany jak ten przed momentem. 15-0. Nieregularna jest Serbka po dobrym zagraniu, teraz prosty błąd i mamy po 15.
teraz ile ustawia się do tej piłki, zbyt daleko od niej, no i prosty błąd, ale przyjęła to z uśmiechem na ustach, no przy takim wyniku 5-0, taki jeden błąd, nic oczywiście nie powoduje żadnych większych komplikacji, jeżeli chodzi o wynik tego spotkania. Erić 30-15 przy własnym podaniu. Teraz okrzyk niezadowolenia o wykonanie serwki. Te auty są dosyć naprawdę poważne, to nie są milimetrowe czy centymetrowe pomyłki, no ale to takie naprawdę solidne błędy i po 32 piłki jest Bułgarka od wygrania pierwszego seta. Ten backhand leżony w półsiatki, 40-30, piłka na pierwszego gema w tym meczu dla Serbki. Drugi w meczu podwójny błąd serwisowy Erić, no i na razie nie ma tego pierwszego premierowego gema na koncie Serbki. Troszkę patrzę na ten wynik meczu z Podgoricy sprzed 4 lat, no i tam także Jeftimowa zdecydowanie zdominowała swoją rywalkę, oddając jednego gema. Na razie wygląda to na ten mecz dosyć pewnie podobnie jak ten sprzed 4 lat w stolicy Czarnogóry. Dobry ten zagranie pod linię końcową, właśnie tak powinna grać Serbka. Maksymalnie utrudniać Bułgarce dobre odegranie piłki. Piłka ląduje blisko linii, to wtedy Bułgarka musi być wysunięta daleko poza linię końcową. Teraz błąd. Ten backhand powędrował na out i druga przewaga w tym gemie dla Serbki. Może teraz uda się otworzyć konto z gemami, tak jest. Dobrym serwisem, późniejszym błędem Bułgarki Serbka zdobywa w końcu pierwszy punkt, przegrywa 1-5, nie, teraz piłki wędrują na stronę Bułgarki, ta będzie serwowała, aby zakończyć pierwszą partię tego spotkania. 33 minuty w tym momencie, ten mecz trwa. Out, 15-0 po prostym forehandowym błędzie z returnu Erić. Gorgodze zmienia losy meczu na korcie numer 3. Prowadzi już z Rumunką Barną 5-4, remis meczu Czeszczek Malikowej z Wankowu. Jest te mecze bardziej wyrównane, no ale jeżeli chodzi o czas, to trwania najmniej gemów, ale są one bardziej wyrównane niż te, które są rozgrywane na kortach tuż obok kortu centralnego. Też brawa dla Serbki jeszcze za podjęcie walki w tym gemie, w tej piłce. Wydawało się, że już jest na straconej pozycji, ale jeszcze powalczyła, no ale mimo wszystko punktu zdobyć się nie udało. 30-15, Jeftimowa już była o dwie piłki od seta w poprzednim gemie, a teraz sytuacja nieco bardziej komfortowa, bo przy własnym podaniu, którego jeszcze w tym meczu nie przegrała. Thank you.
jednak pomyliła się dosyć wyraźnie. Jest po 30. Jeszcze Serbka nie składa broni w tym pierwszym secie. Pierwsza piłka setowa dla DF teamowej, prosty błąd, taki nieco może podsumowujący grę w tym pierwszym secie Dorota Jerić. 40-30, DF teamowa może za chwilę zakończyć pierwszą partię wynikiem 6-1. W tym momencie bardzo doskonałe, ręczny backhand zagrany przez Eric i równowaga. No, te ostatnie gemy już nieco bardziej wyrównane, to zwiastuje nam nawet w przypadku zwycięstwa łatwego w tym pierwszym secie Bułgarki, że druga partia będzie już nieco bardziej wyrównana lub też nawet będzie trzymała się pod dyktando Serbki, bo widać, że z każdą kolejną piłką ona radzi sobie na korcie centralnym już lepiej. Prosty błąd, ale już piłka nieco bliżej linii lądowała niż na początku tego meczu. Tamte błędy były jeszcze bardziej wyraźne niż ten, ale nie zmienia to faktu, że drugą piłkę setową ma Bułgarka. Zwolniała gra teraz Serbka takimi wysokimi piłkami pod linię końcową, no ale ostatecznie punkt dla Bułgarki i pierwszy set 6-1. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę.
Wracamy do gry na drugą partię meczu DFT, EFT Mobile Retailage. Pierwszy set 6-1 dla Bułgarki. Troszkę statystyk tego pierwszego seta, 30-19 dla Bułgarki w punktach zdobywanych, 4 podwójne błędy, 1 as do bilans Bułgarki, 2 podwójne bez asa na razie Serbka. Rozpoczynamy drugą partię od serwisu, która pierwszy set przegra. Pierwszy po drugim secie dla Eric. Rzut oka na inne korty. Dorgodze miała już piłki setowe w meczu z Barrą, ale ta ją przełamała, jest 5-5. Natomiast w czeskim meczu Katarzyna Wankowa, Teresa Malikowa, no w tym momencie także już 5-5. Malikowa wyrównuje tam, a więc tam gra. One są jeszcze końcówki pierwszych setów. My zaczynamy już seta numer 2. Trafiła teraz chyba, myślę, że ta piłka trafiła w korcy, też była za linią. Ja, dobra piłka. I zaciśnięta przez Serbkę, bo dobry początek tego drugiego seta, 30-0. Ważne z pewnością ten pierwszy gęby, wygrać go i po raz pierwszy w tym meczu wyjść na prowadzenie. Teraz dobrze trafiła serwisem głębokim, wyrzucającym rywalkę z kortu. 40-0 takimi właśnie serwisami panowała w meczu gry podwójnej, kilka asów, kilka serwisów wygrywających, jeżeli chodzi o poczynania serbskiej tenisistki. No i w czterech punktach wygrywa pierwszego gema drugiej partii. Dorotea Erici prowadzi 1-0. Zobaczymy, jak w takiej sytuacji odnajdzie się EFT Mobile na początku meczu. Łatwe, szybkie prowadzenie. Teraz musi się przyzwyczaić do sytuacji, kiedy to rywalka jest na prowadzeniu, ale na razie oczywiście bez żadnej paniki, jeżeli chodzi o Bułgarkę. Przegrała game przy podaniu rywalki, teraz trzeba skupić się na własnym podaniu. Na razie własnego serwisu w tym meczu ani razu nie przegrała, więc serwisowo dysponowana jest bardzo dobrze. Lepiej teraz radzi sobie Serbka od kilku gemów, co jeszcze podkreślałem pod koniec pierwszej partii, że ten drugi set niekoniecznie musi wyglądać tak jak początek tego meczu, że Erich gra już zupełnie inaczej niż w pierwszych gemach tego meczu. No i druga partia zapowiada się na naprawdę ciekawie. Pierwszy punkt przy podaniu Bułgarki dla odbierającej Serbki. No i te piłki są już grane doskonale przy blisko linii końcowej lub też przy tym wcześniejszym forehandzie, nawet samą linię, później otworzona strona forehandowa rywalki 0-30, no więc początek tego drugiego seta zupełnie inny niż początek meczu. Z siłą tego uderzenia Serbka. Pierwszy punkt w drugim secie zdobywa dopiero EFT Mobile, 6 już ma Serbka, ale jest 15-30, więc jeszcze cały czas takie malutkie niebezpieczeństwo przy własnym podaniu wisi nad Bułgarką. Po 30.
teraz z pewnością. Żałuję tej piłki, że nie potrafiła przebić jej na drugą stronę. Łatwa sytuacja. W zasadzie kort po drugiej stronie otwarty. Bułgarka miałaby może i problemy z dojściem do tej piłki, ale nie mogliśmy się o tym przekonać, bo piłka po backendzie oburęcznym uderzyła przez Serbkę w siatkę. Po 30 goni Bułgarka przy własnym podaniu. I trzeci punkt rzędu dla Jeftimowej. Więc mimo tego, że było 0:33, kolejne piłki wygrane przez Bułgarkę i szansa na doprowadzenie do remisu po 1 w drugiej partii. Jest 1-1 po tym zepsutym returnie przez Serbkę, więc w 6 punktach nie dla Jeftimowej. 1-1 w drugiej partii. 5 gemów z rzędu teraz ostatnio rozgrywanych. Jesteśmy bez przełamowania, więc lepiej panie serwują. No, jeżeli chodzi o Jeftimową, to wszystkie swoje 4. 5 gem w zasadzie serwisowych wygrała, tak, bo rozpoczynała to spotkanie, więc 5 gemów serwisowych i wszystkie zapisała na swoje konto, co no, tak oglądając trzeci dzień ten turniej nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o grę kobiet. Teraz doskonale Erić, więcej tych piłek wygrywanych bezpośrednio przez Serbkę obserwujemy w drugiej partii. No i ta druga partia dużo lepsza, jeżeli chodzi o poziom, ale także nie mogliśmy narzekać, jeżeli chodzi o ten pierwszy set. Było tam kilka takich chwil przestoju, jeżeli chodzi o grę jednej i drugiej, ale mecz może nam się podobać. Miała teraz szczęście, bo tak troszkę bokiem do tej piłki była ustawiona, ciężko byłoby odegrać też akurat tutaj. No, fakt, że jest lewą ręczną zawodniczką, z pewnością by nieco jej pomógł odegrać tej piłki, ale nie było takiej potrzeby i 30-0 dla Serbki, a więc na razie bez straty choćby jednego punktu przy własnym podaniu w drugim secie Dorotea Erić. Musiała stracić po tym prostym błędzie źle odegranej piłce. Piłka bardzo wysoko, no i dojście do siatki Bułgarki było tylko formalnością. 30-15. Brawa dla zawodniczki z Serbii. Wcześniej realnie mocna piłka, później nieco musiała bardziej się większą techniką wykazać przy siatce, no ale także ten egzamin zdała bez zarzutu i mamy 40-15, piłka na 2-1 dla Jeftimowej. Natomiast za chwilę rozpocznie się tiebreak na korcie numer 1 meczu dwóch Czeszek, Teresy Malikowej i Kateriny Wankowej. O, teraz szczęśliwie wydawać ta piłka nie ma prawa przejść na drugą stronę, jednak po taśmie spada w pole gry Bułgarki. Serbka prowadzi 2-1 w drugiej partii. Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka.
Pieluszki Happy. Z miłością. Zostawiamy na akord centralne statystyki na naszych ekranach. Nieco w punktach zdobywanych odrobiła straty Serbka 35 po stronie Bułgarki, 29 po stronie Serbki. Oczywiście na razie jeszcze żadnego przełamania nie ma na koncie Eric, ale najważniejsze to, że na początek potrafi wygrywać swoje podania. No i to chyba taki dobry początek tego drugiego seta, że mamy wygrywane gemy serwisowe przez Eric. Mamy wyrównaną walkę 2-1, na razie bez przełamań w drugiej partii. Teraz daje w teamowej, nie zdarzyła tej piłki. Eric, dobry wyrzucający serwis, później forehand grany po krosie, tam gdzie zrobiło się miejsce po tym wyrzucającym serwisie. No i bez kłopotu piłka zapisana do tych, które są wygrywane bezpośrednio. 15-0. Eric nie miałby szans dojść do tej piłki, gdyby ta piłka lądowała w placu gry, ale uderzenie Bułgarki w kort nie trafił. Backhand, buręcznie grany po krosie, minimalnie na aucie. 30-15 je w teamu. Blisko do forehandu, trafienia w samym niekończącym, ale minimalnie się pomylił Eric. Jest 40-15 dla Bułgarki. Skończył się pierwszy set na korcie numer 3. Rusinka Jekaterina Gorgodę wygrywa z Rumunką Ina Marią Barą 7-5. Natomiast trwa tiebreak w czeskim meczu Teresy Malikowej z Katariną Wankową. W tiebreaku Malikowa prowadzi 4-3. Nieco słabszy chyba ten game jednej i drugiej, dużo błędów, brak piłek bezpośrednio wygrywanych. 40-30, wszystko wydaje się jeszcze pod kontrolą Bułgarki, no ale ta przewaga w game już nieco stopniała. Tej przewagi nie ma już w ogóle, jest równowaga. No nieco zmienia się sytuacja w tym gemie. Było 40-15, kilka błędów Eric, ale teraz jakoby się dostał poziomu swojej rywalki, a także partnerki dyblowej przyzwyczaiła Bułgarka. No i mamy dwa kolejne błędy z rzędu i równowaga. Grę. Eric jest pewna tego, że piłka była na aucie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego głównego.
Tak jest, racja po stronie Serbki. No i pierwszy meczu breakpoint dla Dorotei Erić w czwartym gemie drugiego seta. W końcu doczekała się na swoją szansę po blisko godzinie gry. Minimalnie ta piłka, szkoda, bo dobrze rozgrywała tą piłkę, tą wymianę Dorotea Erić, minimalnie jednak się przy tej kędzie pomyliła, no i mamy równowagę. Skończył się set na meczu czeskich tenisistek. A mała niespodzianka, bo niżej notowana Teresa Malikowa wygrywa w tiebreaku z Kateriną Wankową 7-5 i prowadzi w szatach 1-0. Teraz sprawdza jeszcze ten ślad Eliciane. Jest teraz pewna 100%, że piłka lądowa w placu gry i przewaga jest teamowej na 2-2 w pierwszej partii. Cały czas gramy w tym gemie. Dłuższy gem tego spotkania nam się tutaj zrobił w czwartym gemie drugiej partii. Patrzcie, to pierwsze w meczu przełamanie. Serbka miała jedną szansę, no teraz doprowadziła do równowagi, podaje Jeftimowa. Czwarty gem, przypomnijmy, drugiego seta, pierwszy dla Jeftimowej, 6-1, drugi prowadzi Serbka 2-1. Teraz dla Erić musiała tak zagrać dosyć głębokim backendem granym. Obrącz jest w nagrodę druga szansa na przełamanie dla Erić. Drugi set zdecydowanie lepiej już ta zawodniczka sobie na korcie poczyna. No i Jeftimowej już tak łatwo w tym meczu nie jest, a więc przeciwnie ma teraz kłopoty po raz kolejny przy własnym podaniu. Ależ walczyła tego gema Dorotea Erić, no i wielkie brawa dla Serbki za to, za tą defensywę, którą teraz pokazała w tej wymianie, przełamanie na konto Serbki pierwszy raz w tym meczu, no i prowadzenie 3-1, naprawdę solidnie została przegoniona po korcie przez swoją rywalkę, nagroda jest 3-1, wyniki z innych kortów, tak jak mówiłem wcześniej, pokończymy nam się sety na korcie numer 1 oraz 3, Gorgodze wygrała z Barą 7-5, Malikowa w tiebreaku lepsza od Wankowej, tam pierwsze gemy drugich partii, a u nas już za nami 4 gemy w drugim secie, no ale trzeba przyznać, że sytuacja się diametralnie zmieniła w tym, z tą, którą mieliśmy do czynienia w pierwszym secie, tam zdecydowana dominacja Jeftimowej, drugiej już zdecydowanie lepiej gra Erić, nieco może także słabiej, nie jest już tak regularna i tak precyzyjne, jak to było na początku meczu Bułgarka, no i to od razu widać na tablicy wyników. Teraz prowadzenie po stronie Serbki, która prowadzi
3-1 pierwszy raz w meczu, przełamała rywalkę i za chwilę będzie podawała. Czy takie jest doskonale przy siatce Loterii, zbyt mocne to zagranie. DF teamowej, no i bez kłopotu kończy Erić forehandem po prostej, tam cała otwarta strona, prawa strona kortu rywalki. Nie było kłopotu ze zdobyciem pierwszego punktu w piątym gemie drugiej partii. Raz kolejny dzisiaj chyba jakiś sojusz podpisany z siatką na korcie centralnym, bo raz kolejny piłka po takim zagraniu spada na stronę rywalki, chyba trzeci czy czwarty raz w tym meczu tak się taka sytuacja miała miejsce i 30-0 dla Dorotei Erić. Pierwszy mecz u nas serwisowy, no rozegrała nam się teraz już bardzo mocno reprezentantka Serbii. 40-0 i piłka na 4-1 w drugiej partii. Zaryzykowała teraz tym returnem Bułgarka. Spóźniona Serbka popełnia błąd. 40-15, na razie jeszcze spokojne w gemie prowadzenia Serbki. Bułgarka rozrzuciła rywalkę po korcie. Doszła do siatki nim mocnym forehandem granym z powietrza. Zdobyła punkt. No i goni jeszcze w tym gemie, walczy o tego gema, bo wie jak ważny jest to też gem w kontekście całego drugiego seta. By udało się rywalce uciec na 3 gemy, to będzie już bardzo ciężko o tą partię drugą jeszcze powalczyć. Solidnie przegoniła po korcie swoją rywalkę DIF teamowa. Teraz ta solidna żelazna defensywa Erić nie popłaciła mocno. Zmęczona tą wymianą Serbka, widać teraz szuka trochę schronienia w cieniu. Akurat po jej stronie ma to szczęście, że jest troszkę zacienionego miejsca, więc może sobie chwilkę odpocząć, zbierając przy okazji piłki do kolejnego serwisu, bo mamy w tym gemie równowaga, a było już 40-0, przypomnijmy, dla serwujących. Oh.
Teraz drop shotem zagrała. Serbka doszła, Bułgarka bardzo dobrze odpowiedziała. Była jeszcze szansa, co prawda, dla Serbki na dobrą odpowiedź, trafienie w kort, ale pomyliła się. No i mamy to dość niespodziewanie, patrząc na początek tego gema, szansę na przełamanie dla Jeftimowej i powrót do tego meczu w drugiej partii. Podwójny błąd serwisowy numer 3 Serbki. Bułgarka 5 punktów z rzędu i przełamaj na korzyść DF Teamowej, która przegrała już tylko 2-3 w drugiej partii. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Ambitnie, walecznie, grająca DIF Teamowa w końcu dopięła swego, odrobiła stratę przełamania. Przegrywa tylko 2-3, no ale za chwilę to ona będzie podawała w szóstym gemie drugiej partii. Było już, przypomnijmy, 3-1 i 40-0, patrząc na stronę Serbki, no ale było to widać za mała przewaga, by wyjść na 4-1. Spójrzmy na inne korty. Gorgodze prowadzi 7-5, 2-0 już w drugim secie z Rumunką Barro, natomiast w meczu Czeszek tam bardzo wyrównany bój. Tiebreak w pierwszym secie dla Wankowej, w drugim mamy 1-1. 15-0. Drugi as serwisowy DIF Teamowej, pierwszy, przypomnijmy zaraz, zupełnie na początku pierwszego seta w pierwszym punkcie meczu. Zupełnie nieudane to zagranie, 30-0, no tak troszkę patrząc na ostatnie punkty, to słabnie nam Serbka w tej części spotkania. Nie wiem, czy to nie troszkę zmęczenie już tym meczem, chociaż dopiero gramy nieco ponad godzinę, dokładnie rzecz biorąc godzinę i 10 minut. Zawodniczki przebywają na korcie od początku tego spotkania, jest bardzo ciepło już godzina, ile po 12, temperatura jest dosyć wysoka. No i być może jakieś pierwsze zmęczenie dopadło Serbkę i w tych kolejnych punktach dali sobie najlepiej. 40-0 szykuje się na łatwe i szybkie doprowadzenie do remisu 3-3 w drugiej partii Bułgarki. Teraz pokazała 40-15. Dobry return Dorotea Erić, 15-40. Patrząc od jej strony, cały czas tak spokojnie Bułgarka, chociaż także pomni wydarzeń tego, co stało się przed chwilą, gdzie Serbka prowadziła 40-0 i nie potrafiła swojego gema serwisowego wygrać, a więc musi Bułgarka być cały czas czujna. No teraz szczęście po stronie Bułgarki, no i mamy remis 3-3 w drugiej partii tego spotkania do 15, ten gem wygrany przez Jeftimową. Ha!
15. Low 50. Forehand dalekowa, teraz wróciła. Przy pierwszym punkcie, przy własnym podaniu. Dorotea Eric 0.15. No musi teraz już serbka uważać, bo zbliża się decydująca faza drugiej partii. No a dla niej, jeżeli ta partia będzie przegrana, to będzie zaczęło prognać się z turniejem singlowym Bella Cup 2015. Kolejny prosty błąd, teraz siatka przeszkodziła w rozdaniętej piłki serbce. No i 0.30. Trzy do zera już w drugim secie. Gorgodze prowadzi z Rumunką Barrą, a więc tam w Gorgodze już tylko 3 gemy od awansu do ćwierćfinału imprezy. Teraz pomogła Rumunka przy tym, oczywiście Rumunka Bułgarka przy tym zagraniu. Piłka daleko z backhandu wyrzucona w aut. 15.30, no Eric zerwała się do walki o tego gema, no bo wie jakże ważne to teraz jest dla niej wygranie własnego podania i wyjście na prowadzenie 4-3 w drugiej partii. Tak patrzę na te przełamania drugiej partii, na razie tylko po jedno, a więc poziom tego meczu, jeżeli chodzi o wygrywanie własnych podań, nie jest na najgorszym poziomie. Jeżeli chodzi o całość, to ten drugi set, zwłaszcza ten może fragment ostatnich dwóch, trzech gemów, nieco słabszy, mniej wygrywanych piłek, więcej błędów z jednej i z drugiej strony, zwłaszcza dużo gorzej gra w ostatnim czasie serbka. Teraz wszystkie swoje siły włożyła w te dwa forehandy, ale jak widać opłaciła się taka gra, bo jest punkt dla Eric po 30, bardziej tak więcej siły wkłada w te uderzenia serbka, bardziej na technikę i do dokładnej stawia Bułgarka. Znowu brawa dla serbki, 3 dobrze naprawdę rozegrane piłki, przejęła inicjatywę i to najważniejsze, bo ta, która przejęła moją inicjatywę, najczęściej w tym meczu zdobywa punkt, mimo Czerwonka solidnie pracuje na linii końcowej w defensywie, to rzadko zdarza się, że udaje się z tej defensywy wyjść i zdobyć jeszcze punkt. 40-30, piłka na 4-3 dla Eric. Teraz dobry, solidny return, wykonanie Bułgarki, kłopoty Eric, no i równowaga. Co podgoniła w tych punktach wygrywanych. Serbka teraz przegrywa 50-43 do 52. Przewaga tak utrzymuje się z początku tego meczu, kiedy to znaczna różnica była w tych punktach, jeżeli chodzi o punkty zdobywane na korzyść reprezentantki Bułgarii. No, teraz bardzo prosty błąd, głęboką piłką pod linię końcową zagrała Bułgarka, nie poradziła sobie Eric, no i ma poważne kłopoty. Szansa na przełamanie numer 2 w drugim secie dla Jeftimowej, a numer 4 w całym spotkaniu.
No jest przełamanie, trzeci game rzędu dla DF Teamowej, która obejmuje prowadzenie drugiej partii. 4 do 3 z przełamaniem. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Wracamy na kort centralny, tutaj DIF Teamowy, tylko już o 2 gemy od awansu do ćwierćfinału turnieju. 6 do 1, 4 do 3 z przełamaniem drugiej partii dla Bułgarki Elić. Prowadziła 3-1, w tym secie miała 3 piłki na 4 do 1, ale tej sytuacji nie wykorzystała, no i to się zemściło w kolejnych gemach, których dużo lepiej radzi sobie Bułgarka, ona teraz serwuje, przystanie 4-3. Początek tej partii, tego gema dla F-teamowej, piąty w tym meczu, podwójny błąd serwisowy, 0-15. No teraz brawo dla tej przesiadce dla F-teamowej. Nie zorientowała się w całej tej sytuacji Elić, że już tak blisko siatki zaczaiła się F-teamowa. Pierwszy wolej jeszcze nieskuteczny, ale już powtórka bez szans na odpowiedź dla Serbki po 15. Już na pewno F-teamowa nie ruszy. Już tak troszkę dziwnie ten poprzednią piłkę odgrywała spod nóg Elić, ale wszystko okazało się dla niej szczęśliwym końcem. Boże szczęścia miała F-teamowa piłka poza linią końcową. Jej wcześniejsze zagranie trafiło, wyczyściło w zasadzie linię końcową kortu i po 30. Brawo teraz za ten backhand grany w takim bardzo ciasnym skosie. 30-40, a więc F-teamowa w opałach przy własnym gemie serwisowym. Początek tego seta zwiastował, że będzie zasada dominowała swojego podania. No to ostatnie 4 gemy już temu zaprzeczają, 3 przełamania. I teraz szykuje się na czwarte z 5 ostatnich rozegranych gemów.
No i podwójny błąd serwisowy zaczęła podwójnym błędem serwisowym tego Gema, no i też także zakończyła go, no i wraca Elite jeszcze nam do gry w tym meczu, przełamanie powrotne 4-4, a więc wszystko jeszcze w tym drugim secie jest i możliwe także i w tym meczu, jeżeli Elite będzie potrafiła tą drugą partię zapisać na swoim koncie. Sprytnie pod nogi wrzuciła serbce Bułgarka tą piłkę. Ta jeszcze, prawda, nastawiła rakietę, ale źle kątowo. Była ona ustawiona, aby piłka przeszła na drugą stronę kortu. Blisko niespodzianki na korcie numer 1. Malikowa w drugiej partii przełamała Wankową, prowadzi 4-2 i serwuje, przypomnij, pierwszy set tak dla niżej notowanych z Czeszek, wygrany w tiebreaku. Natomiast na korcie numer 3 Gorgodza już tylko jednego gema od awansu do ćwierćfinału. Prowadzi w drugim secie z Rumunką Barą 5-1. Natomiast teraz kłopoty przy własnym podaniu. Znowu ma Elić 0-30. No i Timowa troszkę teraz sobie podskakuje, wyczuwa tą swoją szansę, że teraz można rywalkę po raz kolejny w tym meczu przełamać. Dokładnie rzecz biorąc po raz piąty, no i później dołożyć swój serwis i już także cieszyć się z awansu do 1/4 turnieju. Doskonałe teraz zagranie po prostej linii. Doskonale wyczuła sytuację, zagrała precyzyjnie. No i 0-40, patrząc od strony Dorotei Erić. No i szansa na kolejne przełamanie trzecie w drugiej partii na korzyść Bułgarki. Pecha miała trochę przy tym serwisie Elić, bo piłka zahaczyła o taśmę. Serwis dobry, długi. Teraz jednak pierwsze podanie na aucie. Obroniła się przy pierwszym breakpoincie. Ale jednak piłka poza kortem, no i raz kolejny przełamanie. Jeftimowo prowadzi 5-4 i po przerwie będzie serwowała na to, by wygrać to spotkanie. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Wracamy na kort centralny, być może po raz ostatni podczas tego meczu, no bo za chwilę Bułgarka będzie podawała, aby wygrać to spotkanie. Prowadzi 6-1, 5-4. No i serwis po stronie Jeftimowej, piłka meczowa jest na korcie numer 1, Teresa Malikowa. W zasadzie ma 3 piłki meczowe w starciu
z Katariną Wankową. No i za chwilę może kolejna zostawiona tenisistka pożegnać się z turniejem Bellacard 2015. Tutaj na koncie centralnym 15-0 Jeftimova. No i w tym momencie Malikova 7-6 w tiebreaku do 5, 6-2 pokonuje Wankową i melduje się w ćwierćfinale turnieju Bellacard 2015. Kolejny prosty błąd, Erić, no i już jest 30-0 dla Jeftimovej. No i za chwilę mogą być pierwsze piłki meczowe dla Bułgarki w tym spotkaniu. Fantastyczny forehand po krosie, 40-0 i mamy 3 piłki meczowe dla Bułgarki Di Jeftimovej, a więc 3 piłki na awans do ćwierćfinału turnieju. No i dobrym serwisem i w konsekwencji return wyrzucony przez Eli daleko na aut, a więc zasłużone zwycięstwo Bułgarki Jeftimovej 6-1, 6-4, a więc wpisujemy na wysokości ćwierćfinału nazwisko Di Jeftimovej, która czeka na lepszą z pary Sofia Szapatawa, Gruzja oraz Rebeka Sramkowa, Słowacja. Ten mecz za chwilę ruszy na korcie numer 3 po meczu Gorgodze Bara, tam 7-5, 5-2 dla Gorgodza, więc także blisko zakończenia tego meczu, a my zakończyliśmy pierwszy mecz na korcie centralnym wynikiem 6-1, 6-4, Jeftimova lepsza od Erić, chwila przerwy, no i startujemy z tym, co najważniejsze dla polskich kibiców, więc pierwsza Polka na korcie centralnym, Zuzanna Maciejewska przeciwko Teresie Martincowej z Czech, turniejowej czwórce. Wracamy za około kwadrans na to spotkanie. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka.